Pytanie do Marcina Dubiela. Nie, no i tak, to jest, wiesz, no trochę już się doświadczenia w YouTubie łapie. A więc tak, i pytanie do Marcina. Bo tak, jak sytuacja z naszym rewanżem wygląda? Bo na poprzedniej swojej walce wyzywałeś mnie do rewanżu. Po naszej walce wyzywałeś mnie do rewanżu. Obiecywałeś swoim fanom, że do końca roku 2021 zmierzysz się ze mną. Widziałem, że pisałeś na Twitterze, że w listopadzie mnie pokonasz, tam jakieś pisałeś 1-1 i tak dalej. I chciałem się zapytać, jak wygląda w tym momencie sytuacja. Czy potrzebujesz więcej czasu, żeby się przygotować na mnie, czy dotrzymujesz słowa danego fanom i walczymy w listopadzie? Patrz, jak prowokuje. Kacper, to czy będziemy się bili jest uzależnione nie ode mnie, tylko od federacji. Ja powiedziałem i tak jak mówisz, komunikowałem na Twitterze, że możemy się bić w listopadzie. Jakby ja mogę się bić w listopadzie. Tyle, ja nie wiem, co bym ci miał więcej powiedzieć. Z tego co wiem, to chyba federacja rozważa taką walkę w listopadzie, więc... Bogdan, jak to jest? Będzie ta walka? Tutaj najlepiej rozmawiać z Krzysztofem. Natomiast no tak, no. Najbardziej... najlepiej na Krzysia rozpary, ja się... Nie, no... najbardziej... No tak, no bo wiesz, w filmie... Nie, jasne, poza tym no. uważam, że jeśli... I to jakby nie chcę żadnego tutaj Kacprowi ten, ale... uważam, że jeśli miałaby się nie odbyć ta walka jeszcze w tym roku, tylko miałaby być przełożona na przykład na przyszły, to Kacper tak czy siak powinien jakiegoś przeciwnika w tym roku dostać, no bo jednak chyba jemu też było obiecywane to, że będziemy się bili. Też ja się cieszę z tego, że teraz będziemy się bili z Wojtkiem, bo na pewno to, że wygram tą walkę, podniesie gdzieś tam zainteresowanie ludzi. Tym bardziej, że zakończę w jakieś 8 sekund. No i... to nie seks, Marcin. Ale będzie jak wpierdol teraz dostanę, to ja oczywiście żartuję. No nasz rewanż nie będzie miał sensu. Ja pamiętam, jak twoja menadżerka się stała i martwiła, czy ja na pewno wygram poprzednią walkę. No, to wtedy... problem. Okej, dobra, czyli ty jesteś za, to zależy wszystko od federacji, bo ja jestem stuprocentowo, przygotowuję się na naszą walkę, gadaliśmy tak, o rewanżu. O tyle jakby moje stanowisko w temacie naszej walki... Chcesz walczyć w listopadzie. Tak, jak najbardziej. I moje stanowisko w ogóle w Fejmie podczas ostatnich wszystkich rozmów było takie, że ja w ciągu najbliższych dwóch gal chcę odbyć tą walkę z tobą, więc czy to będzie w listopadzie, czy to będzie na następnej, nie chcę, żeby to się przesuwało w dalszym ciągu, bo wtedy to straci sens. A takie abstrakcyjne pytanie, gdyby jutro miała się odbyć gala 12 i podbilibyśmy... Przepraszam, to, że wszedłem w Wojtka, ja tutaj się wtrącę, sorry Kacper, to, że wszedłem do Wojtka na 12 dni przed galą, no to jakby mimo wszystko nie jestem, uważam, tak przygotowany kondycyjnie i w ogóle fizycznie, jak powinienem być, no bo to jest jednak cały szereg rzeczy, które musisz spełnić, tak? Nie wiem, miesiąc przygotowań przed walką, ty wiesz przede wszystkim, że masz tą walkę i wygląda zupełnie inaczej Stary, niż ja teraz, też miesiąc temu kiedy nie w ciągu dwóch tygodni... Walczę, więc dokładnie, więc perspektywa też się zmienia ciągle. Więc nie? Wiesz, więc do Kacpra ja bym potrzebował czasu, żeby tlenowo się przygotować i też to by inaczej wyglądało, więc mam nadzieję, że przynajmniej miesiąc wcześniej dostanę informację, że się bijemy. Ja powiem, że po cichu trzymam kciuki, żeby Wojtek też złapał kontuzję i na 12 walimy się z Dubielem. Dzięki bardzo. Kacper, poczekaj. Tak, no. Mam jeszcze jedno pytanie. Słucham. Czy dalej uważasz, że Marcin Dubiel jest... forsuje ship z Lexi dla wyświetleń? Dalej uważam, że Marcin Dubiel forsuje ship na wyświetleń. A jeśli tak, to na jakiej podstawie? Po części, nie wiem, z doświadczenia tego, jak długo znałem Marcina i jak blisko się trzymaliśmy, zawsze takie miałem wrażenie, nie wiem, po tym, co się zadziało w sytuacji, jak zerwali ze sobą, jak opublikował tego posta i robił jakieś rzeczy, no dla mnie to strasznie fałszywa sprawa i ja bym czegoś takiego nie zrobił bez wiadomości jakby mojej partnerki, że coś takiego się dzieje. Nie mam teraz z nim kontaktu, ale z tego, co tak znam Marcina,
Myślę, że może to być interesowne po prostu. Widzisz, to jest... Ale nie jest to zdefiniowane, że 100% i że tak jest, no bo tak jak mówię, nie trzymam kontaktu, ale dla mnie to sprawia takie wrażenie. Ale zobacz, Marcin, faktycznie ukrywaliście związek i nagle zerwaliście i ty nagle wrzucasz zdjęcie bez... Ale jest szereg rzeczy, które działy się poza tym wszystkim, tak? Jakby nie macie, nie, jakby nie... Ale wiesz, no nie miałeś, nie musiałeś powiedzieć widzom, że zerwaliście, bo cały związek ukrywaliście, a nagle tak, żeby jakby wycisnąć jeszcze trochę jak gąbeczkę, to wrzuciłeś post, o, zerwaliście. Nie, to było bardziej, szczerze mówiąc, to było bardziej mi potrzebne do tego, żeby sobie powiedzieć, że to jest definitywnie koniec, ponieważ to było... No, a szczerze dla mnie to wygląda jak atak na najwięcej... No i dobrze, i to jest twoja subiektywna opinia, no jakby... Wiesz, mi szczerze twój związek też wielokrotnie, Kacper, mi twój związek też wielokrotnie na przestrzeni czasu wyglądał fałszywie, bo pamiętam, jak się kłóciliście w domu i czy teraz tak jest, nie wiem. I być może jesteście szczęśliwi, być może nie macie tych problemów, natomiast pamiętam, jak to wtedy wyglądało i o tym też się nie mówiło publicznie, więc przepraszam, ja mówię, ale muszę ja uważam, że jesteś... Ja mówię o samych publicznych akcjach, więc nie ma co tutaj jakichś wyciągać, ale jasne, każda para się kłóci i to jest, myślę, że naturalna sprawa. I właśnie nie wyciągamy takich rzeczy publicznie, żeby robić z tego afer. Ale ja nie powiedziałem, nie przytaczam tych rzeczy, mówię tylko, że się kłóciliście i tak samo. No ja jasne, się kłóciłem z Lechi, ty się kłóciłeś z Julią. W każdej parze są kłótnie i ja pamiętam, jak ludzie mówili, że wytrzymamy ze sobą 2 tygodnie, jak mówili nam, żebyśmy nie byli ze sobą w związku, a tak. Niedawno pykło nam 2 lata, więc myślę, że prowadzimy akurat fajny związek. Tak i to tyle. Szacunek za to, że udowodniliście ludziom. Nie chcę się kłócić, bo to nie w takim celu był telefon. Miało być tylko leciutkie podoliwienie. Chcę wiedzieć, jak z tą walką, bo ja jestem cały czas w gazie i fajnie ma... Jestem gotowy. Dzięki, dzięki za telefon, Kacper. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich widzów. Na razie. Cześć, pozdro.